A ja nie mogę na kaski, tato. Jakub się zmienił, Guwer się zmienił, Guwer jest inny. Tak, kiedyś nie rzucałem dziećmi, ale teraz rzucam. Zostałem zatrudniony. Odzież dostępna jest już na www.1l1p.pl. Dzień dobry, widzowie. Powiedzcie, ma. Hema. Dzisiaj taki trochę chory vlog. Masiu chory, ja chory. Chory vlog. Dziś porozmawiamy o tym, czy Guwer się zmienił. Bo wszędzie piszą na TikToku: Guwer się zmienił, Guwer jest inny, odwalił od kaski. Są takie dużo takich komentarzy. Odwalił od kaski? Tak. To więcej daj mi. I tak to właśnie piszecie. Znaczy ludzie piszą, nie wiem czy widzowie, ale widzowie raczej dla beki piszą. I to takie śmieszko. Wanie, co ty pijany jesteś? Na rower nie możesz wsiąść? Odwaliło mi od kaski. Właśnie nie wiem z jakiego powodu piszą, że mi odwaliło od kaski. Bo może zarabiałem jak robiłem daily dużo. Ale nie wiem czemu mi odwaliło. Nie mam pojęcia totalnie. Może wy znacie odpowiedź dlaczego mogą mi odwalić od kaski. I też to ująłem w piosence nowej. O kaski. Jeszcze brakuje, żeby Maciu mówił. Odwaliło od kaski. No super Maciu, dzięki. Można na ciebie liczyć. A ja nie mogę na kaski, tato. No, grubo tu widzę, grubo, grubo. Czemu Guwer się zmienił? Bo co, bo nie robię kontentu BMX-owego, tak jak był rok temu. Bo zauważyłem, że te liczby zaczęły spadać, jak był sam kontent BMX-owy. Więc zacząłem dodawać rodzinny też. I ludzie myślą, że ja porzuciłem w ogóle BMX i nie jeżdżę. Ale ja jeżdżę dużo, nie nagrywam tego. Jeżdżę, teraz jestem aktualnie chory, więc no nie mogę. Ale śmigam cały czas, katuję triczki i jeżdżę, ale nie nagrywam vlogów po prostu z tego, więc ja się raczej nie zmieniłem. Znajomi też mówią, że się nie zmieniłem. Zresztą widzą mnie. Ola Jochowski. No gościu! Przestań! Pan! Żartuję, to wujek. Dobra, wracamy Zara. Nie pamiętam co mówiłem, więc jeśli się powtórzę to przepraszam, albo Max to wytnie po prostu. Tak jak wam mówię, ja się nie zmieniłem, po prostu zmienia się content. Chciałem też przyciągnąć trochę starszą widownię, też robiłem taką muzykę. Dosyć często w ogóle niektórzy piszą, nie rób muzyki, że coś tam nie potrafisz. Ale ja lubię po prostu iść do studia i posiedzieć sobie w studiu, ponawijać, to tak uspokaja i zawsze się pośmieję, tam upegę czy coś. Jakiś głupi tekst się walnie, zawsze są śmiechy i czasem, znaczy nie czasem, ale większość piosenek jest dla beki. Na przykład Nocna Jazda była zrobiona na poważnie, no i wywaliła, nie? Nocna Jazda 2 też taka na poważnie była i wywaliła. Niektóre piosenki były... Niektóre piosenki są robione na poważnie, a niektóre dla beki, tak jak Basking. O, i tam śpiewam właśnie, odwaliło od kaski mi. No i na sobie ziarki. Ta nowa piosenka jest też dla jaj, ale tak czasem trzeba humorystycznie też zrobić. Ja wiem, kiedy piosenka będzie dobra, kiedy puszczam i Maciu skacze. To jest przepowiednia. Tak więc widzowie, Guwer się nie zmienił, Guwer jeździ. Niedługo zawody się zaczynają, więc na pewno wpadniemy na jakieś zawody w tym roku. No, więc tak tylko chciałem wam wytłumaczyć, że siedzę taki sam jaki byłem. Najlepsze jest to, że to na TikToku ludzie piszą. A na TikToka, że tak powiem, mam wywalone bardziej niż na YouTube. A zaraz twoja kuzynka przyjedzie i moja kuzynka. No, poznacie moją kuzynkę, z którą się wychowywałem jak byłem mały. I też ma dziecko, tylko że dziewczynkę. A jeżeli wy widzowie twierdzicie, że się zmieniłem, znaczy nie, no jak oglądacie mnie na YouTubie cały czas, to wiecie, że się nie zmieniłem. Na TikToku zmieniłem trochę content, żeby złapać też starszą widownię, a młodszym to przeszkadza i piszą, że się zmieniłem. Więc ja tego trochę nie czaję, ale okej. Jakub się zmienił, Guwer się zmienił, Guwer jest inny. Nie znasz prywatnie, nie czuję się winny. Czemu mi odłączyłeś telefon? Tak, kiedyś nie rzucałem dziećmi, ale teraz rzucam. Nie no, nie będę tobą rzucał. Wariacie, oddaj mi telefon, ty! Wiecie co odwaliłem? Wczoraj zrobiłem taki zlot szybki. Dodałem no dwa posty i jedno instastory, że wbijajcie furkami tam w jakieś miejsce, nie będę mówił gdzie. I zrobiło się całkiem sporo. I nie wiem skąd, ale... A, od chłopaków z Rapid Boys. Mam taką czapkę. Policja! Zostałem zatrudniony policji, normalnie. O, przyszła Maja. Z Melianą. Przyszła kuzynka. Dziś poznacie moją drugą część rodzinki. No chyba numeru nie znali, wrócili do domki zapytać. Do salonu. On ostatnio tak chory, początek choroby był. I tak patrzy przez to okno i tak, ludzie. To jest dziś na TikToku. O, idą. Dzień dobry. Dzień dobry.
Już kamery od razu, nie? Dobry Maksiulu. Chciałem numerek zapytać, nie wiedziałam, który. No ja widziałem, że szliście, już chciałem ci pukać, wołać. No dawaj, Maksiulka. Pięta, to. Hello. Żygul mały. Żygul? Ty jak ciocia Daria normalnie to. Jak mam mus. Fajnie się bawicie, no. Fajny bałagan. Fajny bałagan. A Dominika robi paznokcie mamie Majki, o. A mama Majki wygląda o podobnie. Zobaczycie ciotkę, to powiecie, że to mini Daria. Co na obiad? To co na złapiesz, to będzie. Moja mama tak zawsze mówiła. Przyszła duża Daria. Ja. Chodź duża Daria. Ja mówię, że mała wygląda jak mała Daria. No tak. Tak. No mówię, zobaczcie. Patrzcie na ciocię. Tak. I patrzcie teraz na małą Darię. No mówię, no tak stanęła. A mała Daria zasnęła. Mini Daria. A tam duża Daria. Bez kitu. Aksiu, odwaliło ci od kaski? Tak. Idziemy dzisiaj w ogóle rezerwować jakąś wycieczkę. Nawet nie wiem gdzie. Do kawy. Nie powiem. Do Turcji chyba, albo do... Gdzieś tam. Samolotem gdzieś tam. Buja się. Ej, niefajny masz ten mikrofon. On jest zarąbisty, powiem ci, dźwięk jakościowo jest lepszy niż w tamtym. Tak, na pewno chciałbyś. No kurde, oglądaj sobie te vlogi nowe. A nie nawalaj ta. Jaki milusi. Nie. Faktycznie ten zapach nie jest fajny. Nie, bąka teraz puściłem. Serio? No. Nie, teraz ja robię. No serio. Ale serio się pytałem. No ja serio ci mówię. Ta wciula teraz robisz specjalnie. No nie, ten zapach ogólnie ładnie pachnie. Śmierdzi kawą. Poczekaj, niech wyjdę. No bo nie było czuć całą drogę, teraz poczułaś mocniej. Pajacu. Pamiętasz? Teraz taka szybka opowieść, co się stało. Opowiadaj, no. Podeszli do Kuby dwóch ziomków. Była noc, trzech. Trzech, ale jeden nie. Jeden odpuścił. Jeden odpuścił, zobaczył, już od razu. Tacy pakerzy idą, tak o. My idziemy, a oni tak od tyłu. Pajacu! Weź mi czapkę, nie rzucaj czapką. I tak zrobili. A Kuba, co? I zrobił tak o. I wszyscy odlecieli, w skrócie. Tornado, nie. Odpaliłem się po prostu. Teraz opowiemy wam ze szczegółami, chodź. Chodźcie, zapraszam was do mieszkania moich teściów. Prowadzę was. Tu schody. Coś się dzieje w ogóle, słuchajcie, z Mustangiem. Gdyż... O co to takie Malibu? I sok ananasowy. Teraz opowiadanko. To było tak, chodź, lecę, zrobimy dobre światło. Tu jest dobre światło. Więc tak, chodź razem to opowiem. No połóż kamerę i razem to opowiem. Mów, mi się nie chce tego opowiadać. To było tak, Dominika z kuzynką Kuby tańczą sobie tutaj na parkiecie, to takie wiecie, a obok, daleko. A wtedy jeszcze Maxa nie było. Tak, tak o, patrzą na mnie, wiecie. Wiecie jak to faceci tacy, nie wiadomo jacy, patrzący na jakieś ładne kobiety, co nie, i tak. Patrzą, no to Kuba patrzy na nich. Oni na Kubę i tak się wymieniają, wiecie, z rokami, nie? Dobra, już tam minęła godzina czasu, wracamy, idziemy i nagle wytłukaliśmy z Kubą i oni z nami idą takim szybkim tempem. Ja się spojrzę, poglądam, mówię, Kuba, chodź szybko, uciekamy. Tak szybko, o, wiesz, wiecie co? My żeśmy coraz szybciej i oni coraz szybciej, aż w końcu podbiegli do Kuby. No przecież ja wcześniej to pokazałaś. Tak, i mówię, pojadł, i on tak czegoś zrobili. No i Kuba się zgubił i co? Pajacu, co? Tak. I potem wróciliśmy z okrwawionymi rękoma. Ich krwi. A potem spotkaliśmy tego gościa. Serdecznie pozdrawiamy, jeżeli on nas ogląda. Ciekawa jestem, czy nas ogląda, jak ogląda, to napisz w komentarzu. To byłem ja, to ja dostałem w pier... I teraz wszyscy tak napiszą. I później po trzech dniach spotkaliśmy go 150 km od Niechorza, bo to było w Niechorzu. Na stacji benzynowej z rodzicami i miał taką twarz pobiłem. No. Wyglądał jak panda. A sami zaczęli. To jest najlepsze, że ktoś zaczyna i komuś się obrywa. To jest karma. Ja byłem szybki i wściekły, akurat tak się okazało. Śmieszna sytuacja. Dobra, czekamy na moich rodziców i możemy się wybierać wycieczkę. Julka. Ale ty smutna jesteś. Główny sponsor wydarzenia? No. Główny sponsor dzisiejszego odcinka. Odcinka jest firma Łomża. Jasne, pełne i bezpieczne. Julka, ona chwila. A na końcu jest skuteczne.
Obgadamy wszystkich, chodź. Słuchaj, mam ważne pytanie. Pytanie za 100 punktów, bardzo ważne. Mhm. Czy odwaliło mi od kaski? Ale głębokie pytanie. No? Nie. Nie odwaliło mi? Nie, chyba. Ty jesteś moją siostrą, ty będziesz wiedzieć. Bo piszą, że mi odwaliło od kaski. Zawsze byłeś psychiczny, ale wiesz. Zawsze w drugi dzień po wypłacie nie miałem wypłaty. Czyli... Widzicie, nawet moja siostra, która mnie nie lubi, powiedziała mi, że mi nie odwaliło od kaski. A czekaj, jeszcze było jakieś pytanie. A czy Guwer się zmienił? Pewnie, wyglądowo. Wyglądowo. A ogólnie się nie zmieniłem? Nie, chyba nie. No to opowiadaj, no tak czy nie, zmieniłem się czy nie. Ty wiesz. Może tak, na lepsze. Na lepsze? No. Widzicie? Na lepsze, Guwer się zmienił na lepsze, wy nic nie wiecie. Powiedz im. Tak. Tak? To tak, kiedy randka z Gusiem? Nigdy. No, dobre, ty kurwa. Wariatko. Ale i tak musimy was spiąć w kajdanki. Powiem ci tak, spina w kajdanki musi być. Wbite 10 tysięcy łapek było. Piszcie ludzie, że chcecie ten odcinek. Zostawiajcie te łapy w górę. Wbijajcie do Julki na Instagramie, który jest na jej czole. Właśnie tu, gdzie jest Instagram? Pokaż wszystkim, gdzie jest Instagram. Właśnie tutaj jest ten Instagram. Wbijajcie do niej, Guwerowa. Do mnie też możecie wbić, na moim czole pewnie też się pojawił. No i spinamy ją w kajdany po prostu w kolejnym odcinku. Aksiu, bo ty dzisiaj jesteś bardzo niedobry. On bajki ogląda. Cześć Wiki! Został! Cześć Wiki! Moja mała kuzynka. Jesteś ciocią Macia? No chyba tak. Wróciliśmy do domku. Maciu trochę ma zły humorek. Wycieczka ogarnięta była, ale podrożały te wycieczki strasznie. Bo dla naszej trójki wyszło 14 tysięcy do Turcji. Gdzie wtedy płaciliśmy za całą rodzinkę, tylko że na 10 dni, a tu wtedy płaciliśmy w tamtym roku chyba 16 czy coś takiego, czy też 14, ale dla całej rodziny i na tydzień niecały. Więc nie wiem jak to działa. Coraz wszystko wyższe ceny ma. Idziesz się kąpać? Tak, sam. Dobra, sam. Dobra, idę ogarnąć Maksia. Dominika tu paznokcie cały dzień robi, kurde. Kończymy odcinek, że powiedz łapka w górę. Łapka w górę. Sub i oglądajcie kolejne poprzednie filmy. Postaram się jutro spiąć Julkę z Guciem w kajdany. Wódka i skręty, do wyjścia to nie wiem którędy. Idźcie mi wyjść stąd, badam ciułkami na disco. Robimy tu wtedy ten destroy. Częstuję was dobrą nawiką. Masz problem to idź stąd. Idzie pik za pikiem i robię klit za kwitem. Zaczęło mi się nudzić, więc nudów wydałem bitem. Czasami nagrywam filmy, czasem robię muzę. Robię to, bo lubię, a nie dlatego, że muszę czarny asfalt.